Jak ja się mogłem dać wplątać w coś takiego? Oj, zapomniałem, słuchajcie, tam, kurczę, zostawiłem na gazie kaszę. Muszę ją wyłączyć. Słuchajcie, muszę lecieć. I odchodzą. Jeden po drugim, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? A ona rzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Ta Ewangelia jest zrozumiała w kontekście tego, co się działo poprzedniego dnia. Poprzedniego dnia był ostatni, najbardziej uroczysty dzień Święta Namiotów. I to dlatego również możemy zrozumieć, dlaczego ta Ewangelia mówi, że Jezus pisał po ziemi. Bo jeśli ktoś zastanawia się nad tą Ewangelią, i zauważył, że Jezus znajdował się w świątyni, to może powiedzieć: jak pisał na ziemi? Przecież w świątyni była posadzka marmurowa, wyczyszczona, wypucowana, wylizana. Tam nie było żadnej ziemi. Dlaczego ewangelista mówi, że pisał na ziemi? To tak jakby powiedzieć, że tutaj u nas w kaplicy ktoś pisze na ziemi. No właśnie, ale tak jak mówiłem, tę Ewangelię rozumiemy inaczej, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że poprzedniego dnia, w ostatni, najbardziej uroczysty dzień Święta Namiotów, w centrum liturgii były słowa o wodzie żywej. Mówiło się o wodzie żywej, była o poranku ofiara wody, później była piękna procesja, siedmiokrotnie okrążało się ołtarz ze śpiewami Hosanna i potem była modlitwa o deszcz, o błogosławieństwo Boże, o wodę żywą. To właśnie w tym dniu Jezus proklamował te słowa
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Przemawiał tak niesamowicie, że wszyscy mówili, to jest prorok, a niektórzy mówili, to Mesjasz. Strażnicy wysłani przez arcykapłanów, którzy mieli go pochwycić, nie odważyli się. Powiedzieli, nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. I to wszystko w kontekście wody żywej. A jednym z tych proroctw, które się wtedy w świątyni czytało, było proroctwo Jeremiasza, które mówiło, źródło Izraela, Jahwe, wszyscy opuszczający cię uschną. Będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło wody żywej, Jahwe. I teraz wyobraźmy sobie tą sytuację. Ta Ewangelia nie mówi o tym, że ta kobieta miała zostać skazana. Ta Ewangelia mówi o tym, że zastawiono pułapkę na Jezusa. Pułapka polegała na tym, że co Jezus by nie powiedział, zostałoby wykorzystane przeciw niemu. Ponieważ jeśli powiedziałby, no tak, rzeczywiście, Mojżesz nakazał kamieniować takie cudzołożnice, ukamienujmy ją. I wtedy Jezus traci sławę obrońcy grzeszników. Już nie jest tym, który jada z celnikami, grzesznikami, do którego ciągną tłumy grzeszników, prostytutek, którzy u Niego szukają nadziei, zbawienia, słowa odwagi. A jeżeli Jezus powie, słuchajcie, wiecie co, ale bądźmy miłosierni wobec tej kobiety, ona się na pewno poprawi. No to wtedy, zgodnie z tym, co wiemy, bo to jest w traktacie Sanhedryn w Talmudzie, tak w tamtym czasie takie obowiązywało prawo, że jeśli jakiś rabin wyraża opinię, która nie jest zgodna z powszechnie rozumianą interpretacją Tory, Pisma Świętego, to trzeba go postawić przed sądem, przed Sanhedrynem i jeśli nie udowodni swojej racji, to trzeba go ukamienować. A więc ta pułapka na Jezusa jest doskonała, bo cokolwiek Jezus nie powie, będzie wykorzystane przeciw Niemu. I Jezus faktycznie nie odpowiada. Natomiast pochyla się i zaczyna pisać na ziemi. Przyszli go oskarżyć ludzie pobożni, uczeni w piśmie, to oni byli tymi starszymi. I kiedy spoglądają na to, co Jezus robi, od razu przed oczami staje im poprzedni dzień. I to słowo z Jeremiasza, że wszyscy, którzy ciebie, Jahwe, źródło wody żywej opuszczają, są zapisani na ziemi i uschną. I zaczynają myśleć, po co myśmy tu przyszli? Oskarżyć tego proroka? Jak ja się mogłem dać wplątać w coś takiego? Oj, zapomniałem, słuchajcie, tam, kurczę, zostawiłem na gazie kaszę. Muszę ją wyłączyć. Słuchajcie, muszę lecieć. I odchodzą. Jeden po drugim. Poczynając od starszych, aż do ostatnich. Zobaczcie, dwie rzeczy ta Ewangelia nam
mówi i pokazuje. Jedna z nich to jest to pytanie do nas. Czy my dzisiaj chcemy być zakorzenieni w źródle wody żywej, którym jest Bóg i Jego miłość? Czy chcemy uschnąć? A druga to ta, że zobaczcie, dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. On nawet z sytuacji bez wyjścia potrafi znaleźć wyjście. Nie ma takiej sytuacji bez silności, niemożności, sytuacji śmierci, z której Jezus nie mógłby nas wyprowadzić. I powiedzieć: zobacz, nikt cię nie potępia i ja ciebie nie potępiam. Kocham cię. Idź i odtąd już nie grzesz. Bądź zakorzeniony we mnie, który jestem źródłem wody żywej, który nasycam, upajam, który jestem bijącym źródłem, z którego możesz pić do woli, by mieć życie.